Cześć, ja jestem Mix Henry. Siemanko, tutaj Dirt. Grzesiu! Już? Już, dawnie. No przywitaj się. Nie, ja się tutaj skupiam na tej operacji oka. A to jest kolejny odcinek Let's Play Zenek Zombie. Tak, i tym razem przy klawiaturze, pilocie, padzie. No ty idioto! Mówię czym. No moja wina, że to takie zjebane jest. No kurwa, mówię ci. Nie to mówię. Mówię ci kurwa, nie klikaj, to kurwa jeszcze będzie napierdalał z tego shifta. Kurwa, nie ten guzik. Zostaw mój telefon. Nie. Ludzie, Juma, telefon. Nie w ten, nie tu. Cofnij się. Czemu nie? Bo tak. Bo co, bo nie? Bo Henry tak mówi. Tylko bo nie wiem, jak to wie. Strzelił. Ale z ciebie lamus. No, tak w ogóle nie nagrywaliśmy już bardzo długo Zenka. Henek, bohenek. Ale do dziś nie wiem do czego. O, klikaj, klikaj. No chcę, tu ludzie klikają. No, enter, idioto. Cześć do mnie. Ale ty gadasz tym, ja Zenkiem. A to jest dziadek, czy to nie jest dziadek? To jest dziadek. No nie, nie chcę dziadka, to będzie starszy pan z dyplomem. Dobra. Starszy pan. Cicho, nie martw się, że przyjrzę to przygotować. Oj, dziękuję ci, chłopcze! W sumie to nie ma za co. Gdyby nie ja, to pan by tu chyba został na wieczność. No racja! A wiesz, jak masz na imię, dobry człowieku? Jestem Zenek. O, jakie ładne imię! A wiesz, że rymuje się z... Ja. To może niech pan mi powie, jak się pan tu znalazł. Przepraszam, nie mam długą to. Tak nie dam rady tak cisnąć klosa i mówić. Cisnąć klosa. Ja ci nic nie powiem. Śmiech krzesła. Czekaj. O Jezu, nie dobra. No więc tak, jestem doktor... Edgar. Jestem doktor... Edgar! Doktor Edgar, spoko. I pracowałem tu do pewnego wieczoru. Kiedy to odkryłem, że firma sprzedaje komputery po zawyżonych cenach. Jak Intel. Gdyby tylko prezes się dowiedział, że o tym wiem, zaraz zaproponowałbym wyższe stanowisko. W zamian za milczenie. Ja oczywiście mu odmówiłem, ponieważ stawiam sprawiedliwość. Polec pieniądze! Bądź głupi! Przedłuż się! Ja, ciekawe, i pewnie potem pana tutaj wsadzili i zamknęli, tak? Nie. No brawo, chłopcze, jesteś naprawdę mistry! Ja wiem! No i teraz ty przyszedłeś i mnie uwolniłeś! A właśnie, a co ty tu robisz? Tak się właśnie składa, że jestem tu przez przypadek. Ktoś porwał mi żonę. I ścigając go, trafiłem tutaj. Włócząc się po tym laboratorium, spotkałem pewnego bardzo niemiłego naukowca. Dosłownie gnój z niego był. Nie wie pan, kto to mógł być? Pewnie chodzi ci o doktora Millera. Masz rację, bardzo zarozumiały. Ciśnij. Dalej. Lot. On w przeciwieństwie do mnie dał się przegubić firmie. Również odkrył oszustwa, jednak po dostaniu prezentu od szefa zamilkł. No trudno! A co to był za prezent? Stanowisko kierownika działu wynalazków i... baton. I baton. A ja to bym wziął batona. A ja to bym wolał wafla. A nie wie pan może jak stąd wyjść? Idź cały czas prosto! Spotkasz takie ruchome platformy, przejdź przez nie i potem windą w górę! A więc do zobaczenia, doktorze. Miło było pana poznać. Mi również! Masz tutaj nagrodę za ratowanie mi życia! Daję ci 100 diamentów. Fuck. Widzę, że pan jest dobrym człowiekiem, doktorze, bo dał mi pan hajsu. Nie to co ten Miller, Leszek Miller. Baba! Tu się teraz kajało. Tylko spróbuj mi klawisze. W ogóle, klawisze trwałe to jest najdebilniejszy pomysł, jaki został dodany do Windowsa. Co to w ogóle robi? No właśnie.
No, kurde. Ty trzymaj, idioto, ten guzik, pedale jebany. Jaki, jak mam go trzymać? Czemu go trzymać? No, przytrzymaj go i wtedy... Zdążyłem się w to trzymać? No, kurwa. Przytrzymaj go, wtedy wybuchnie. Przytrzymaj, to będziesz kucać. Kurde, ten guzik. Ja chciałem... Dyskietka. Jeb. No wal. No, to żeś go zajebał. Skurwysyna. Co grać? Rock'n'Roll dodał filmik z Borderlands 1 z tym. Chyba najlepsze momenty z całej serii. Zobaczyć. No patrz. O ile zakład, że będą tam same kwestie Roya. No nie, to nie są najlepsze momenty, tylko po prostu nagrali. Kolejny odcinek, tak jakby. Trzeba obejrzeć. Ale jak? Przecież oni zakończyli już dawno Borderlands. No ale sobie grają tak po prostu. No strzelaj. No tyle musi się jebany. Dziękuję. Na studenie? Aż coś doktora Edgera! Doktor Edgera. Kto to wymyślał by do nas w ogóle? Auto. What the fuck? No ty idioto, ty pedale skurwysyńca. Spierdalaj sobie. No, zabili mnie. Ja pierdolę. Jaka lama. Ja muszę po to wyjąć znowu wyjście. Urodzinę powiększę, przez szczęście. Do góry idź, cioto. No coś ty. Nie wyzywaj się. Ja nie wyzywam się, tylko ciebie. No, gratuluję inteligencji. Tutaj masz apteczkę, debilu. Dziękuję. Merci beaucoup. No, wal w niego cały czas. Bier tam apteczkę, no. Bier ją! Nie wiem, no. Bier. Takie piwo. Tak. Pociągnij za dźwignię. Tak. Jeszcze raz. Dla głupich. Najpierw przeczytaj tabliczkę. Tabliczka jest. To mi wygląda na jakąś kombinację czegoś. Coś nie. A. B, B, A, B, A, B, 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 A. Dupie. Jak to teraz zrobić tutaj? Czekaj, tak. A. Góra, środek, góra, dół. Dawaj, enter, tu góra. No, tu środek. Góra i dół. Działa! Działa, yeah. Prawda? No. Grzesiu, a ty nawet nie mówisz swoim widzom, że jesteś na jakimś filmie, prawda? No właśnie, to lewa, w ogóle jest to z przymusu, bo ty mu powiedziałeś, że ten... Kto chciał nagrywać filmy z takim przymusem, powiedz mi. Czy gdzieś się to do mnie mówię? Co? Jaki nie ogra, ja myślałem, że mówię sobie. No bez jaj. Ja myślałem, że to Grzesiu gadasz. Ja. Damn. Nie tu skurwysyn jebany. Nie to nie. Nie. Laski bez. Nie! Niebo śnieg. Ciśniesz. Kloca. Ile to ma życia? No w końcu. Ile to ma procent HP jeszcze? Ile to ma procentu promili we krwi? Trafili mnie, nie! No jak można być takim ciotą? Można. Jak klocków 12. Musi być taką ciotą, a nie takim ciotą. Takim ciotą. Polska język trudna jest. Ty jesteś ciotą. Dzisiaj maturę pisałeś ze strony z polskiego, byś nie zdał. Ha, ta. Maturę pisałeś? Nie, ja nie, w przyszłym roku, ale ten. Weź lama. Ale cię pisałem z żoną. Jak czytałem co oni pisali, to stwierdziłem, że tego bym nie napisał. Ja też. No, to by się tu dziwić. Dopiero egzaminy miałeś. Nic co ta lama tutaj, obok mnie siedząca. Co? To dopiero jest drugi gimnazjum. Skrzywić? Jak cię kopnę? W dupie. O, no kopnę zaraz. Zjąłeś kubraczek. No coś ty. Aleś ty spostrzegawczy, milordzie. Jakby się kochacie normalnie. Nie. Zaraz nie włączą klawisze trwałe. Mełzga przyjaźń. Mędzga. Mędowa chyba. Mędzga, dobra, zmieniaj. Jak zmieniaj? No, kontynuuj. No, kontynuuj. No, czekaj, no, teraz ja gram. Nie bo ja. Nie bo tu zginiesz. Nie bo cycki. Nie bo ja.
Piu. 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 Ciekawe, weź ryj, bo mi zasłania. Ciekawe, czy tą tak zaawansowaną technologicznie grę z taką realistyczną grafiką dałoby się grać na padzie. Piu, kurwa. Jakiś napój nerwizujący? Uja! Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Nora, cicho. Nie. Nie! A jak muszę być taką lamą? Co? Co ja zbudowałem? Nie to chciałem. Co ty grasz w ogóle? Forge of Empires. Coś tam. Co? Ty, mój telefon, tam SMS-a, ty mi go brutalnie zabrałeś. On mi wczoraj mówił, że on kurde, no dopiero wyszła ta gra i sobie pograłem, jestem trzeci w rankingu. Teraz jestem czwarty. Ha. Ale to ten, to są kontynenty chyba i ten. Ha. Jestem na kontynencie po prostu. Czwarty. Co? Czemu mi zabrało ludność? Myślę, że nie trafisz. Mnie denerwują dresiarze. No coś tam. JP, JP. Na 100%. Nie, na 50, bo trochę ich boję. Zjebać pocztę na 100%. No, bier ten telefon. Bier to takie piwo. Chleb z tłustym. Gdzieś widział chleb z tłustym. Wieśniaku. Ha, czary. Ja, czary. I magia. Dziadek. Rozmowę. Witaj, przybysz. Co cię do mnie sprowadza? Sam nie wiem. Tak sobie przyszedłem. Czemu ciągle błędy są? No dobra, w sumie to jest beta. Co z tego? Jak masz na imię? Zenek. Pewnie Jerzy. Ciekawe imię. A jak nazywałem pana? Ja jestem Alpar, ale mówili na mnie Alba. What the fuck? Ładnie nawet, ale dlaczego mówili na pana Alba? To długa historia. Fajnie, z chęcią posłucham. To tak. Dawno temu miałem ładny, biały garnitur. Pewnego dnia spieszyłem się do pracy. Było bardzo ciemno. Pomyliłem się i założyłem białą sukienkę mojej żony. Przyszedłem do pracy i wszyscy zaczęli się śmiać. Nie wiedziałem z czego, ale gdy się dowiedziałem, to sam wybuchłem śmiechem. Od tamtej pory koledzy z pracy mówili na mnie Alba. Ciekawa historia, chyba że sobie pójdę. Poczekaj, mam do ciebie taką prośbę. Czy mógłbyś zanieść na pocztę? No żwawiej, stary, żwawiej. Bo widzę, że kierujesz się w tamtą stronę miasta. Cicho. Miasta? Jakiego miasta? Cicho, zabij się. Nie, słyszałeś nigdy o nim? No, tak się składa, że nie. Cicho. Zroda. Dupie, moja klawiatura. Trudno. To jak będzie? Wyślesz ten list? Trudno. To jak będzie? Wyślesz ten list? Dawaj tą klawiaturę. Nie. No, ja pisze. Wiesz, tak mogę założyć białą sukienkę. Jesteś naprawdę miły. Wiem. A więc masz tutaj ten list i zanieść go na pocztę. Daję ci list. Okej, to ja już pójdę. Do widzenia. Nie wiem, czy to kogoś interesuje, ale brechmy. Mam przyjaciela. Ale co? Brechmy spędzi. Wiesz, coś powiem. Jakbyś kliknął niechcący nie na to zadanie, to niestety, ale byśmy musieli powtarzać etap. Nie moja wina, że zajebałeś mi kwestię. Nie moja wina, że mi zajebałeś klawiaturę. Twoja wina. Cieszę się, że zajebałeś tą klawiaturę przez web. I teraz niezbodzianka. Niezbodzianka? A patrz. Jest niby takie coś. A patrz. Ja patrz. I trzeba takie coś niby się wyświetla. I ja wam to wytłumaczę dopiero pod koniec serii, wahaha. Zaspoilerował, gdybym wiedział, co chodzi. Świnia. Dzięki.
Dzięki. Gdzie mój McDonald's? Co? Mój mama mi miała kupić. Miała kupić. A może frytki do tego? Co? A może frytki do tego? No właśnie frytki miała kupić. Tylko frytki? Weź tego cheeseburgera, double maca, chicken burgera i nie, nie, frytki, sałatkę jakąś tam i ciastko. Ja nie rozumiem jak, dlaczego... Ja nie rozumiem dlaczego w McDonaldzie nie sprzedałem wafli. Bo kto by je kupował? Tak jakiś lamus. Ej! Jak to pojechać? O to jest śmieszne, że taka... Nie pytanie do, ale... pytanie do widzów. Kto kupuje wafle w McDonaldzie? Lamus. Ale porywająca muzyka. A te wybuchy. Jaaa! Co? Sekret. 311, koko, koko, euro, spoko. Nie, proszę cię, nie śpiewaj tego. No w ogóle wiem, to jakieś, nie wiem. Załamałem, jak się dowiedziałem, że to ma być na euro. Ja też się załamali. Kolejna porażka Polski, kolejna rzecz, przez którą Polska stanie się pośmieliskiem na... Pośmiewiskiem, a nie pośmieliskiem. Pośmieliskiem. Ty Polska język, trudny język. Pada pośmieliskiem. Pośmieliskiem. Dobrze, że ty nie śpiewasz na euro, bo to był w ogóle totalna katastrofa. Kto, ja? No ty. Aha, dobrze, że ty nie śpiewasz. Stary, oni słyszeli, jak ja śpiewam. Dobrze, że ja nie śpiewam. Kaszanka. Co? Jaka kaszanka? Ty patrz, jaka tekstura HD tej wody, oż kurde. Co ty, nie słyszałeś tego? Polskiej wersji piosenki, hymnu UEFA? Nie. Aha, o to ci chodzi. Wiem, co się dobra. Kaszanka. Nie wydrupiło kaszanka. Diamentu. Co za ten mop nie wydrupił diamentu. Kaszanka. Bierz diamentowy miecz i gra. A podobno w najnowszej wersji mieli dodać, że zombie dropią te. No. Piórka. Te. No, jak to się nazywa? Sute mięso. Nie. Frytki? Jajka? Stalowe miecze. Brzuszek? Wafle. Nie, wafle. Ej, nie. A wiecie co? Wafle są dla lamiarzy. Wiecie co wam powiem? Ja tak zmienię temat. Bo słyszeliście kiedyś o takim DLC do... Taki DLC takim Słyszałem o DLC Też bardzo. No, ale ten, słyszeliście może o takim DLC do tego, do... O, Mario. Skrzynka na listy! DLC do skrzynki na listy. Czas wysłać list Ablara, albo Alby. Wrzucasz list do skrzynki. No, no i posłuchajcie. I do Obliviona był DLC taki, zbroja dla konia. Jak ja o tym pomyślałem, to no, pomyślałem o prezesie. Zboczu! To skurde, to chyba nie myśli. O czym ty myślisz? No, czytaj, idioto. Znowu dziadek, czym wszystkich dziadków, ja wszystkich. O tak w ogóle jesteśmy w banku hygy hyi fydyfy i synowie. Tak, polski język, dumny język. Co jeszcze możemy dla ciebie zrobić? O i patrzcie teraz. Klikam, po prostu trzymam skrzałkę w prawo. Skrzałkę? Skrzałkę. Ej, ty się tak nie opieraj na tym, bo ty to załamiesz pod twoją wielką dupą. Potwierdź translakcję. Translakcję, tak? I patrzcie, i mamy dużo kasy, prawda? Podchodzimy do tego zjeba. I, witaj, adepcie sztuki magicznej. O, i patrzcie, ABC sztuki magicznej. Jeb, kupiłem. Ale na tą... O, kupiłem. Najnowsza książka najwybitniejszego arcymaga. Ty, w ogóle, kupiłem dwie książki naraz, a to powinienem kupić dopiero w następnym mieście drugą książkę. Dobrze, to jest co? Strasznie. Według autora gry. Chwila. Posłukiwujesz. O, dokupiłem jeszcze życia. Szczelaj. Ale nie wolno, bo jestem w mieście. Szczelaj. A w czym mogę pomóc? Szczelaj. Tabletki. Lenin. Lewina. Żebym przeczytał. Ja, Lewina od razu. Afera Lewina, kurde. Ja żebym przeczytał Lenina. Ty nie widział Lewina. Wyłatywę zobaczysz, to się. A, B, C, D, E. O nie, znowu ten JP. Tym niż JP.
bo to jest związkowiec. Górnik! Dzień dobry! Jest tak wcześnie, a wy już śpicie? Lugo, to ciastka z witaminami! Bitą śmietaną! Cztery śmietany i truskawkę. Kurde, ja bym miał po śląsku, to bym powiedział po śląsku. Ach, miło, że ktoś tu jeszcze zagląda. A co? A jak to? No tak, chciałem, gdzieś był tu taki ruch. O, ruch, chodził, ja mam dom. Ze studem można było się przycisnąć. Szparka, czy nie? No co? No kopalnia. Widać, że nie jesteś stąd. Prawie wszyscy mieszkańcy to zjeby. Pracowali z pandemią, a teraz szkoda gadać. A co tu się stało? Długo by wypowiadać, chłopcze. Parka Gdynia. Ale dobra, powiem ci. Syf mogiła. Kiedyś to miasto było. Prężnie rozwinął się okręgiem przemysłowym. Za moich czasów. Za moich czasów, synu, to chodziło się do szkoły. A co to jest szkoła? Halo? Już. Dzień dobry. Ziemia do Grzesia. Dobra, czytaj dalej. To było małe cięcie. Tak. Nie było cięcia. Nie powiem. Nie było żadnego cięcia. No właśnie. Nikt nie zauważył tego cięcia. Właśnie. Jednym z największych producentów puszek. Poduszek. Aha, ja puszek. 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 Miał? Głupie. Coś mnie bije. Windows Media Player. Ja pierdolę. Przypomniała mi się lekcja niemieckiego, jak mój kolega tak. Taka cisza, on. Kurwa. Siedzisz, co on tu robi na sali języka niemieckiego. Jednak lata świetności minęły, gdy w kopalni skończyły się zasoby pierza. Panie spierze. No nie, zaraz. Firma popadła w długi. Pewnego dnia do biura firmy zawitał pewien biznesmen, kupił upadający poduszek i zmienił profil produkcji na obróbkę metali. To jednak nie wydobyły firmy z długów. Złe zarządzanie i korupcja jeszcze bardziej zrujnowały przedsiębiorstwo. Zdarzyły się masowe zwolnienia i mieszkańcy stracili pracę na dodatek pewnego dnia lata. Była powódź i zalała kopalnię. Właściciel miał jednak na tyle dużo pieniędzy, że nie potrzebował już poduszek. Zostawił go więc na pastwę losu i tak pozostało do dziś. Ludzie powyjeżdżali z miasta i w ten sposób prężny i bogaty na wypuszczeń się w ulubioną wioskę. Teraz ty. To smutne, pan też tutaj pracował. Tak, byłem kierownikiem transportu pierza, teraz przechodzę do dziedzinie, zamknąłem, że wszędzie wolno opadnie i kopalnia znowu ruszy. Byłeś kierownikiem transportu? Zawsze trzeba mieć nadzieję. Do widzenia. Ja pierniczę. Do widzenia. Chorąży. A kto kierowcą, kurwa, jest? Ja w ogóle, wiecie co, kiedyś tutaj pod koniec gry tu wejdziemy i zobaczymy, czy da się wskoczyć do wody. Nie da się. Bo teraz się nie da. Tom, tararam, tam, 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 tararam. Opaśnie. JP! Cześć! JP! Pierdolaj! Zenek, a co ty tu robisz? Ja postanowiłem odwiedzić to miasto, a ty mieszkasz tu? Ja JP na 100%! Nie, dlaczego ty właściwie tak wędrujesz po świecie? No cóż, ktoś porwał mi żonę i muszę ją odzyskać. Ja ci ją zajmałem z baseballem! Jak ci się chce. Gdybym się takie coś wytrafiło, powiedziałbym, się nie przejmował. No nie, ja bym pierdolił. Tylko raz jakąś nową grę. Co robisz, gry? No właśnie, też chcę robić gry. Tak. A jak to się robi? No wiesz, 50% JP i... Wiesz, co się robisz? Wiesz, tatuś i mamusia idą pod kołderką. Ciekawe! I wychodzi taka gra. Ciekawe. Aha, teraz ja, tak? Dobra. No nie. Zenek, mam prośbę, mógłbyś mnie zostawić samego, jakaś taką istotnie smutną. Czemu mój? Dziwnie. The fuck? Pogadamy innym razem, co? Obiecuję. Ej, czemu zakon 99 kluczy? Dobrze. Cicho, zajebali mi moje. Dobrze. Mam prośbę, gdy już wrócę do domu, to przyślesz mi jakąś z twoich gier? A czemu mam 99 kluczy? Dzięki. Jak ty w ogóle masz na imię? Maciek. Maciek JP. Maciek TMPL. Zaraz ty. Ładnie. Dobra, nie zawracam ci głowy na razie. Zawracaj mi dupy. Ej. Czemu mówisz za koło 99 kluczy? No bo to byłeś skeleton K. I on daje... Co? Skeleton Kej. Klucz z szkletora. Czytaj. Cześć. I on daje ten. Czyżeś. I mam takie w czole. No takie coś, to jest ten skeleton Kej.
I on daje 99 kluczy. To jest Maciek TMPL. Dawaj, idź dalej. Jaki Maciek TMPL? Poduszek z S.A. Coś widział poduszek z S.A. Sasa. Sasanowa. Ha. Włos. No nie, kolejna kobieta. Nie, już myślałem, że trzeba z nim gonać. Babka. What the fuck? Patrzcie, parkour! Nie! Nie! Włącz z muchami. A ta lama lami w tego, w Isaaca. Ile tu much? Coś ty. To się umyj, stary. Uuu, i do komina jak Mikołaj. To się umyj. Muchy kochają Grzesia, bo Grzesiu śmierci. Ma kupę na głowie. Dzięki. Stary, jest taki przedmiot, kupa na głowie w Isaacu. No. O, a teraz, patrzcie. Podchodzimy pod... Czekaj, on z muchami. What the fuck? To on! Ciekawe, co on tu robi? A, ja jestem babką. No... No wygadaj się wreszcie, to kurwo, chłopie, wreszcie. Bo ja, kurwa. Proszę pana, chciałem... ...pierdolować. Jak? Nie krzycz do mikrofonu, bo potem będzie ściszając głośno. No i dobrze, jasne. Będziesz miał zajęcie. No, jasne, 127 tysięcy dolarów. Zolarów? A masz pan swój bilet wypierdolony? Masz wypierdolony. Dziękuję, hej. Ginę! Fuck. I patrzcie, teraz ich strolujemy. Dechnij, że. No to gdzieś pojedziemy. O, chwila. Bo zdobyłem 25 diamentów i trzeba je w translatorze zmienić, bo później te Yumy chcą więcej kasy. Czym widzisz górę? Bo ładniej. SMS. Oh yeah, SMS. Internet. Łączy ludzi, internet. Łączy ludzi, internet. Internet. I patrzcie. O, wadabadadu. Co to było? Miał być ja wadabadu. Wadabadadu. Ja nie właśnie. Miał być internet. Ja pierdolę. Gdzieś widziałem internet. Jebać internet, idź na dwór. Jak to było? Czekaj, co to było z tym powietrzem pod Takomu? Co? To po co Takomu, jak to było? Co? W tej piosence. Nie pamiętam. Rap gra odcinek pierwszy sobie, zobaczcie. Nie chuj. Powietrze, koledzy. Na co Takomu? A to tato, kupa. Co? Kupa. O, kup bilet. Dzień dobry, czy mógłbym prosić o bilet na ten pociąg? Na jaki? Pociąg. Na ten, co teraz stoi na stacji? Aha! No to ile płacę? Bilet kosztuje 271 dolarów. Ale widzę, że nie masz pan tyle. Wróć, jak będziesz pan miał, kurwa. A nie dałoby się troszkę obniżyć ceny? Nie chuj! No, ale patrzcie, no o 101 zł drożej, dolarów. Ej, a w ogóle patrzcie na napis bilety. Nie. Bilety się wybierze. I patrzcie teraz, wsiądź do pociągu. No, czytaj. Aha. Idzie! Wiesz mi, co to jest bilet? Tak, oczywiście, takie coś, co się za to jedzie. Właśnie, a masz takie coś? Chyba nie. Nie widzi! To spierdolę. Jeśli chcesz kupić, to musisz lepiej zmienić bilet. Też. No nie, dobra, nie. Co ci mówiłem? Kup bilet, to pojedziesz. Dobra. Enter. Dobra, to. Oj tam. Jak ty masz właściwie na imię? Zenek, a co? Bochenek. Nie pojedziesz bez biletu, Zenek, rozumiesz? Tak? Nie wiedziałem. Enter. Dobra, wsiadaj, jeśli mnie nerwuj. Okej. Okay. I to tyle. Patrz. Jaka animacja. Patrz. Co mam patrzeć? No patrz. Gdzie mam patrzeć? Zenek, Bochenek.
Wypali graffiti. Dobra, no więc to było tyle w tym odcinku. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Witam, jestem Mister Grzechuta. To jest kolejny odcinek z dziennika hardkorowca. Tak. Jak to pomyli do nazwy to co było? Z dziennika Minecraftczyka. Z dziennika Minecraftczyka. No. Dobra, no więc to było na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Sayonara, bitches. Na razie. Sayonara, bitches. On was obraza. Ja bym odsubskrybował w trybie natychmiastowo przyspieszonym. Unsub. I pana down. Dobra, no to pa. Zgłoszę cię YouTube'owi, że dręczysz ludzi i się na nim znęcasz. Dobra, to było na tyle. Przepraszasz swoich widzów. Cześć. Dobra, na razie trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Co tam, klasa ci się? Tak. Dobra, koniec. W pewnym sensie. End. Jak w Minecraftie. A teraz kolejny odcinek.